Dopiero czwarta wyprawa otworzyła wodę. Wcześniej było parę brań, kilka skubnięć. Dlaczego to zrobiłem, skoro łowię z gruntu? Chcę się przekonać, czy będzie zbierał. Zbierał. Zbierały. Ale chlebek dalej pływa i teraz przestały już zbierać. No, ale powiem ci, że i tak nie wierzę w to, że nie będziemy mieli branie. Powiem ci, branie masz. Jest. 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 I powiem ci, że to będzie ładne klenie. No, już widziałem na początku. To będzie ładne klenie. I dziękuję ci, że mi podpowiedziałeś, bo akurat nie patrzyłem na wędkę. Ładny klenik będzie. No idzie ładnie. Tak, tak, tak. Idzie, tak, ja widzę po ugięciu. To będzie ładny. Nie będzie taki... powiem ci, że... Weź lepiej sobie poluzuj może ten kowrot. Nie jest, jest wyregulowany odpowiednio hamulczyk. Ale widziałem, jak jechał w wieży z nurtem. No. Powiem ci, że to będzie ładny klenik. No widzę. Zobacz, jaki ty. Patrz. Ale klucha. Ale kruszysko. Pokazuj go tutaj. Piękny, faraki małe. No. Zastał pięknie. Zobaczcie. Śliczny. Wraz z Przemkiem zrozumieliśmy, że nie trzeba zmieniać klatki. Klenie brały z powierzchni, sporadycznie z gruntu. Potrzebowałem zmienić metodę, a nie ostrogę. Ale spartoliłem. Kurczę, trzecie branie zmarnowałem. Ojejku, chyba jestem dziadem. Niestety. Jest branie. Ale co, chyba ściągnął znowu? Luzuje. Luzuje żyłkę. Zobaczcie. Jest. Jest. Jest.
Zobaczcie, jaki klejnik ładny. Ale chyba jednak pistolecik. Nieważne. Ale jest. Ślicznie. Bardzo duży klejn, na pewno. Ło, ale to będzie klenisko. Zobaczcie ugięcie bolonki. Ale to będzie klenicho. Ależ piękny. Piękny. No, ponad 40. Taki prawie pod 50. No 50 nie ma na pewno. Ale gruby, taki obły. Śliczny. Pokaż dzióbka. Tutaj. Ślicznie. Jeszcze raz. Jeszcze. Hop, hop, hop. O tak. Jeszcze raz. Hop, hop. Pięknie. To jest skarpa i muszę go tak wypuścić szybciutko. No. Pięknie. To jest przyczyna, dlaczego nie wszystkie ryby się wpinają. Przyznam szczerze, sam jestem zaskoczony, no ale zobaczcie, jaki skobel.
I jaki malutki klenik. No nieprawdopodobne. Stąd tak dużo pustych zacięć. Mogło tak być, ale niekoniecznie. Zerwałem. No to ładnie. A już się cieszyłem. Nie ma, niestety. Branie tego karalucha zobaczyliście teraz w zwolnionym tempie, w tak zwanym slow motion. No, przekozacki dzień. I chociaż to karaluch, to czy tak naprawdę ma to jakieś znaczenie? Ale walczy skubaniec. Znowu zobaczycie branie w zwolnionym tempie. No powiem wam, że chociaż haczyk jest w środku pyska, to jednak zapięty jest słabo. Thank you.
Urwał się z hakiem. Ale był bardzo duży, naprawdę. Myślę, że nie popełniłem błędu, ale ta żyłka poprzez ciągłe skręcanie była osłabiona. Chyba dlatego tak się stało. Słuchajcie, pora zakończyć dzisiejsze łowienie, ponieważ się rozpadało i niestety tak już pozostanie. Taką miałem dzisiaj pogodę, piękną, ale też i deszczową, wieczną. No, niestety jest to jeszcze wiosna. Na początku chciałem Was przeprosić za odjazd kadru w momencie zacięcia. No, jest to odruch, z którym muszę walczyć, ale tak to się dzieje, jeśli na bieżąco śledzę w obiektywie i na statywie ten oto tutaj sygnalizator i gdy zacinam, no niestety jest taki odruch, z którym obiecuję, muszę coś zrobić, by już się nie powtórzył, ale przechodząc do meritum, wybór metody jak najbardziej trafny i prawidłowy. Wręcz nawet mogę stwierdzić, że ta dzisiejsza metoda po prostu mnie przerosła z prostego powodu. Wiele zacięć miałem pustych i chociaż wyglądały na zacięte w tempo, no to niestety okazało się to takie puste branie. Mogliście też zobaczyć, jak atakuje kleni, skórkę z chleba, można wręcz rzec, że tak jak dosłownie boleń wabika, ale też z pewnością jesteście zainteresowani tym oto tutaj wynalazkiem, którego skonstruowałem. Przede wszystkim wybór jego był determinowany prostotą. Oczywiście najbardziej prosty zestaw to zwykła skórka z chleba na haczyku zamontowana, ale powiedzmy sobie też szczerze, wszystko zależy od perspektywy linii brzegowej, na której się znajdziemy, od pogody i od wiatru, a jeśli tworzy on pralkę taką jak chociażby dzisiaj mogliście zobaczyć na powierzchni, no to tej skórki z chleba zwyczajnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Właśnie dlatego potrzebny jest sygnalizator. Sygnalizator taki, który nie będzie płoszył ryby, czyli taki, który będzie jak najbardziej odzwierciedlał naturę, coś co pływa rzeką. I ten oto tutaj wabik został wykonany ze styroduru, który znalazłem no całkiem przypadkowo na jednym z dzikich wysopisk, dzikich wysopisk, kopisk śmieci. Wiecie o co chodzi, wybaczcie. I sobie go tutaj papierem ściernym tak, że tak powiem, ustrugałem. Tutaj w to miejsce zamontowałem 4-gramową oliwkę, która została wklejona i zarazem zaklejona tylko po to, żebym mógł daleko rzucać. Przez środek tego tutaj sygnalizatora jest postawiony z długopisu wkład pusty, przez który przechodzi żyłka i ten sygnalizator został od razu bezpośrednio zamontowany na żyłce głównej numer 016 i zastopowany takimi tutaj oto stoperkami. Przypon, oczywiście ala przypon, te z żyłki głównej, tak naprawdę odległość tutaj od tego wabika do haczyka to około 60 cm. Dzięki temu mogłem sobie skrócić właśnie tę odległość, dlatego że ten oto tutaj wabik przypominał skórkę z chleba, wręcz nawet ją dosłownie odzwierciedlał, przez co okazał się jak najbardziej skuteczny. Bardzo proste łowienie, a najważniejsze, że daje ogromną ilość adrenaliny. Dzisiaj można wręcz rzec, miałem postawioną ją na maksa. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.